jedną rzeczą. Chcę mówić dzisiaj o powołaniu do rządzenia, o tym, do czego jesteś powołany. List do Efezjan. Znajdźmy sobie, jak chcecie patrzeć w tekst. Hej, kolego. Jak masz na imię? Jak ma na imię będzie? Pecia, jak ma na imię? Michał. Kiedyś w jednym kościele taka była dziewczynka. Ona w ogóle od początku słuchała moich głosów, bo się urodziła w domu, w którym słuchała moich głosów. I ona w ogóle znała mój głos, ale nie wiedziała mojej twarzy w ogóle, nie? I ona tam rozrabiała, bo tak malutka latała po tym kościele też, nie? I tam rodzice nie bardzo sobie tam z nią radzili. Ja pamiętam, że tam po imieniu do nich powiedziałem, coś ona. Słuchajcie, i ona 30 minut tak siedziała, później tak. Trochę pochrzaniłem sobie, bo przez najbliższy rok mnie unikała. Nie, trudno z nią naprawdę, ale po roku się zaprzyjaźniliśmy, także. List do Efezjan, 1 rozdział. Tak jak list do Rzymian jest traktatem chrześcijańskim. Trzeba to traktować jako najbardziej, jakby jako teologiczną wykładnię chrześcijaństwa. Gdybyście mieli wybrać jeden fragment, jedną część Pisma Świętego i zbudować na tym doktrynę, to powinien być to list do Rzymian. Bo na liście do Rzymian się buduje doktrynę chrześcijańską. Natomiast, jeżeli mielibyście skupić się na jakiejś duchowej głębi, na jakimś fragmencie posiadającym największą duchową głębię, to będzie to list do Efezjan. Poznanie Pawła między napisaniem listu do Rzymian a do Efezjan potężnie wzrasta. Potężnie wzrasta. Paweł buduje Efez. Najpotężniejszy kościół tamtejszych czasów. Mówi się o Efezie, że był to mega kościół. Że tysiące ludzi zbierało się na jednym miejscu. Taki był Efez. Paweł w ogóle był też postacią ciekawą, bo był otwarty na Ducha Świętego, pozwalał Duchowi Świętemu prowadzić się w różne miejsca i między innymi pozwolił się zaprowadzić do Efezu. Jak wiecie, Efez słynął z tego, że była tam największa na świecie świątynia Artemidy. Ale Pawłowi to akurat nie przeszkadzało. Paweł nie był tego rodzaju człowiekiem, że uważał, że diabeł w ogóle ma jakikolwiek wpływ na jego życie. Więc tuż niedaleko pomnika Artemidy zbudował najpotężniejszy kościół tamtych czasów. Powtórzył numer w Koryncie, który był jedną wielką agencją towarzyską i była tam największa świątynia Zeusa w tamtych czasach. Też Pawłowi to nie przeszkadzało. Rozumiecie? Dzisiaj wielu chrześcijan mówi, w tym mieście to są straszne opresje. Ciężko to jest. I nigdy nie przeczytałem w Piśmie Świętym, żeby święty Paweł powiedział, Efez. Korynt, ale opresja. Paweł miał wywalone na opresję. Rozumiecie? Wywalone. Im zdroższa dusza, tym bardziej ci diabeł wisi kalafiorem. Przeczytam ten fragment troszeczkę dłuższy, dlatego że mi bardzo zależy na tym, żebyśmy złapali sedno zagadnienia. 1 rozdział od 15 do 23 wersetu jest napisane o Jezusie. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Pan Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Paweł modli się, aby chrześcijanie dostrzegli to,
co się nazywa Jezusową pozycją w duchu. Jak nadzwyczajna jest wielkość, moc Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Ciała, które jest pełnią tego, który sam wszystko we wszystkich wypełnia. I to jest o Jezusie, o tym, jaką On podwalinę tworzy. Paweł mówi, że chce, żebyście wiedzieli, że Chrystus, ten, którego przyjęliście jako swojego Pana i Zbawiciela, obecnie siedzi na tronie Wszechświata, ponad nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą, panowaniem, czyli wymienia tutaj Paweł cały system demoniczny, całą hierarchię demoniczną, ponad wszelkim imieniem, czyli ponad wszelką formułą, która istnieje na świecie, ponad wszelką rzeczą, przedmiotem, ponad wszystkim. Tutaj Paweł chce, aby chrześcijanie zrozumieli, że Jezus jest ostateczną władzą. Ostateczną. Wiecie, co to jest ostateczna władza? Ostateczna. Czyli nie ma się gdzie odwołać. Nie ma się gdzie odwołać. Nie ma. Są różne instytucje sądów w Polsce, rejonowy, okręgowy, najwyższy i tak dalej. To jest sąd rewizyjny, jest w ogóle różne rzeczy są. Tak? Bo raz się ale dochodzimy do jakiegoś miejsca, że już się nie ma do kogo odwołać. Koniec. Rozumiecie? Jeśli ten widok jest prawomocny, usankcjonowany i dziękuję uprzejmie. Tak? I tak jest z Jezusem. To jest ostateczna władza. Ja bym chciał, tak jak Paweł chciał, tak ja bym chciał, żeby każdy z was zrozumiał, że Jezus posiada ostateczną władzę. Ostateczną. Ja na przykład rozumiem, że Jezus posiada ostateczną władzę. Dla mnie to nie jest teologia. Naprawdę. Naprawdę to nie jest teologia. Ja wiem, że to jest ostateczna władza. Ale co dalej? Drugi rozdział, werset od 1-6. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, który nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził. I wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. Czytamy wcześniej, że Chrystus siedzi na tronie Wszechświata, ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą i panowaniem. Kilka wersetów dalej czytamy, że my w Nim jesteśmy tam. I teraz, o ile chrześcijanin jest w stanie zaskoczyć teoretycznie, że w Chrystusie jest ostateczna władza, o tyle w praktyce bardzo rzadko zaskakuje, że władza, którą ma Chrystus, jest delegowana w 100% na Niego. Nie w 99%. Krótko powiedziawszy, władza, ostateczna władza, czyli władza, od której się nie można odwołać, a którą prezentuje Chrystus, jest władzą, którą Ty posiadasz. Krótko powiedziawszy, jesteś ostatecznym władcą. Będąc w Chrystusie Jezusie, jesteś ostatecznym władcą. Ostateczną władzą jesteś. Ostateczną władzą. Jak ja się zorientowałem, że tak właśnie jest, to pierwszą rzeczą, która zaczęła się zmieniać, to moje modlitwy. Rozumiecie? Moje modlitwy. Ja na przykład zrozumiałem po studium tych wersetów, że absurdem jest, żebym ja o coś prosił Boga. No i przestałem. Uznałem, że proszenie Boga to grzech. Spokutowałem ze wszystkich proszeń, ze wszystkich próśb. Powiedziałem, przepraszam Cię, że Cię prosiłem o cokolwiek.
zmiłuj się nade mną. W klasyczny sposób przyjąłem wybawienie. Obłem się w krwi Jezusa. Postanowiłem, że nie będę więcej prosił Boga. Bo dlaczego miałbym Go prosić, skoro jestem władzą ostateczną? Dlaczego miałbym prosić Boga, który w Chrystusie Jezusie posadził mnie na swoim tronie ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą, panowaniem i wszelkim imieniem w czasie obecnym i przyszłym? Dlaczego miałbym to robić? Jakim sposobem miałbym to robić? Zrozumiałem, że jestem powołany, abym władał. Jestem powołany, abym władał. Jesteś powołany do władania. Gdybyś mnie dzisiaj zapytał, jaka jest moja największa broń, czym ja się bronię, albo czym jest mój największy atrybut, to powiem Ci w ten sposób. Moim największym atrybutem, moją największą bronią, największym zabezpieczeniem, jakie posiadam, jest moja tożsamość w Chrystusie. Absolutna pewność zjednoczenia z Chrystusem. A co w związku z tym, tak? Władza. 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 Jedyną przynoszącą sukces formą życia chrześcijanina jest zarządzanie. Jedyną przynoszącą sukces w życiu chrześcijanina formą życia jest zarządzanie. Jeżeli chcesz mieć sukces w życiu, to musisz przyjąć mentalność zarządcy. Jeżeli nie przyjmiesz mentalności zarządcy, to leżysz i kwiczysz. Ci z Was, którzy prowadzicie biznesy, mówię na przykład do Was, Wam jest to zrozumieć łatwiej. Jesteś szefem, kierownikiem, prezesem, właścicielem jakiejś firmy, zarządzasz ludźmi. Powiedz mi, jak Ty byś był w stanie prowadzić ten biznes, gdybyś dzisiaj zaprzestał zarządzać tymi ludźmi? Proszę bardzo. Ciekawi mnie to. Idziesz do firmy, jutro rano, i ogłaszasz wszystkim pracownikom taką rzecz. Od dzisiaj, moi przyjaciele, nie będę wami zarządzał. Nie liczcie na to. Chcę wprowadzić tutaj taką równość społeczną. Chciałbym, żebyście się w ogóle dobrze czuli wszyscy. Czujcie się świetnie. Będziecie chcieli wyjść wcześniej z pracy, to nie jest problem. Będziecie chcieli przyjść we wtorek później, to też nie jest problem. Dlatego, że ja jestem bardzo dobry dla Was, równy Wam. Nie musicie do mnie przychodzić i mówić mi o Waszych koncepcjach i planach. Po co? Wiesz, co by się stało? W ciągu paru tygodni Twoja firma by się rozpadła. Wszystko by się runęło. Wszystko. Wszystko. A tam firma. Zrób sobie taki eksperyment i wyobraź sobie, że przestajesz zarządzać sobą. W takich codziennych sprawach. Przestajesz zarządzać. Nie pójdę siku, naleję w łóżko. Po co będę wydawał impuls nogą, aby ruszyły się z miejsca? Nie muszę. Poczuję się równy. Rozumiesz, wyrównam wszystko. To jest bzdura. To są groteskowe historie, dlatego że wszystko jest skonstruowane, przyjaciele, w ten sposób, że musi być zarządzane. Gdyby w naszym państwie, które jest chore, ale jednak jest to państwo, tak? Zniknął system władzy. Wiecie, co my byśmy mieli tutaj? Każdy z nas musiałby chodzić z taką domowej roboty pałą, spinningową. Rozumiecie? Ja kiedyś przed nawróceniem u nas w domu miałem taki krótki kij bejsbolowy, zawsze stał przy drzwiach, tak w zasięgu ręki, bo nie chciałem, kto tam wchodzi. W razie czego to miałem pod ręką,
Wszędzie człowiek się poruszał z jakąś formą zabezpieczenia, bo też takie rzeczy się odbywają. Natomiast gdyby nie było władzy, to by było bardzo niebezpiecznie. Ta władza, nawet jeśli ona jest chora, to ona stanowi wariant bezpieczeństwa. Jedyną przynoszącą sukces formą życia chrześcijanina jest zarządzanie. Panowanie, przyjaciele, to jest sprawowanie rządów. Kiedy nazwałeś Jezusa swoim Panem, to z automatu, zjednoczywszy się z Nim, tak, wszedłeś w system panowania. Trzeba będzie troszeczkę uchylić te wrota tutaj, odrobinkę. Jednej odrobinki. Zarządzanie zaczyna się od zarządzania sobą, czyli swoją duszą i swoim ciałem. Chrześcijanin to człowiek, który zarządza swoją duszą i swoim ciałem. Chrześcijanin nie jest człowiekiem, który mówi: Panie, zarządź mną! Panie, poddaję się Tobie! Zarządź mną teraz! Po czym? Nic się nie dzieje. Chrześcijanin jest sfrustrowany. A diabeł przychodzi i mówi: no i co? Bozia nie słyszy. Co? Nie słyszy. Albo nie jest ci przychylna. Rozumiecie, o czym mówię? Jeżeli ja sobą nie zarządzę, to Bóg mną nie zarządzi. Dlatego, że Bóg dał mi władzę nad samym sobą. Słowo Boże mówi tak: więcej wart jest ten, tak, który zarządza sam sobą, niż zdobywca miasta. Władanie nad samym sobą, duszą i ciałem, jest nam dane. Kiedyś pamiętam, modlę się do Boga. To był okres czasu, kiedy utyskiwałem na moją żonę przed Bogiem. Mówiłem: Panie, zmień w niej to, zmień w niej tamto. I kiedyś po tych swoich utyskiwaniach usłyszałem głos Ducha Świętego w jakimś momencie. I Duch Święty mówi: to sobie zmień. Ja mówię: jak to ja mam zmienić moją żonę? No zmień sobie. Jesteś jej głową, to se zmień żonę. Zmień jej duszę. Ty to zrób. Ja mówię: ale jakim sposobem ja mam to zrobić? I zacząłem czytać list do Efezjan, że mężowie mają przygotowywać sobie żony swoje, tak jak Chrystus przygotowuje Kościół, za pomocą kąpieli wodnej przez Słowo. Ja mówię: aha, to znaczy, że ja teraz mogę zarządzić problematycznymi sytuacjami w życiu mojej żony, tak, aby one przestały być problematyczne dla niej i dla mnie. Rozumiecie? A więc co najpierw zrobiłem? Wyregulowałem jej okres. Najpierw wyregulowałem jej okres. Bo on był niestabilny. Ja mówię: nie podoba mi się to. Ja nie mam zgody, żeby on był kiedykolwiek. Bo tam były po ciąży takie rzeczy, że ten okres tutaj. Mówię: o nie, 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 nie. Porządek Boży w okresie. Kalendarz, rozpisałem okres, położyłem ręce, ustanowiłem. Równo jak dni najemnika, mówię. Zacząłem zarząd. Zarząd. Ja zacząłem rozumieć, o co chodzi z zarządem. Zacząłem zarządzać swoją duszą, swoim ciałem. Przestałem się modlić do Boga: Panie, ochroń mnie przed chorobami. Panie, ochroń mnie przed problemami emocjonalnymi. Panie, ochroń mnie przed tym, Panie, ratunku. Panie, Panie. Zacząłem zarządzać. A więc zarząd nad samym sobą. Następnie zarządzanie diabłem i demonami w zakresie naszego życia i autorytetu. Bóg nas nie będzie ratował przed diabłem, bo to nie jest jego zadanie. Bóg nas nie będzie ratował przed demonami, bo on się tym nie zajmuje. On powiedział: demony będziecie wyrzucać. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Wy, a nie ja. Wy.
Przeciętny chrześcijanin, Panie, ale mam opresję. Ratuj mnie, Duchu Święty, przed tą opresją. Ratuj mnie, pomóż mi. Następnie zarządzanie środowiskiem, w którym żyjemy, w zakresie danego nam autorytetu. Przecież środowisko, w którym żyjesz, to jest miejsce, którym masz zarządzać. Ludzie cierpią we własnych miejscach pracy. Nie potrafią porozumieć się z ludźmi. Nie potrafią doprowadzić do tego, aby środowisko, które jest wokół nich, było im przyjazne. Dlaczego tego nie robią? Nie zarządzają. Liczą, że coś się zdarzy. Coś się zdarzy. W naszym bloku na górze jest węzeł ciepłowniczy. Pękła rura. Zaczęła się wylewać woda na sufitę. Rozumiecie? U nas jest ściana, u sąsiadów zaczęło zalewać całe mieszkanie. Co mówi słowo? Wody was nie zaleje. Tak mówi słowo, pamiętacie? Tak? Stawałem, mówiłem, wody nas nie zaleją. Bo to jest nasze mieszkanie. Ja się nie zajmuję mieszkaniem sąsiadów. Ja, rozumiecie, o co chodzi? Mnie, jak Duch Święty nie poprowadzi, to ja się nie zajmuję w ogóle czyimiś sprawami. W ogóle. Bo zajmowanie się cudzymi sprawami to jest jak łapanie pięknącego psa za uszy, mówią przy powieści Salomona. Ludzie, którzy się wcieprzają w cudze sprawy, to cierpią. Żeby w czyjeś sprawy wchodzić, to ja muszę mieć prowadzenie od Ducha Świętego. Ale ja nie muszę mieć prowadzenia od Ducha Świętego, żeby zatrzymać wodę, która się wlewa do mojego domu. Co ja robię? Władam, rządzę. Rozumiecie? Władam, rządzę, ustanawiam. Jeżeli wody nie zaleją was, to wody nie zaleją nas. Proste jak drut. Rozumiecie? Sąsiadów zalały, nas nie zalały. Chcę, żebyście to zrozumieli. Mieliśmy sprawę w sądzie. Pani sędzia była na mnie przychylna. Chciała, żeby Agata dostała wyrok 1,5 roku więzienia. Nie mamy zgody, żeby Agata poszła do więzienia. Więc co robimy? Zmieniamy sędziego. Ale nie możesz zmienić sędziego w ten sposób, że napiszesz kartkę do sądu, przepraszam bardzo, chciałbym zmienić sędziego. Musisz mieć powód, żeby zmienić sędziego. A my nie mamy powodu. Żadnego prawnego powodu. Ale to, że nie mamy żadnego prawnego powodu, nie oznacza, że nie posiadamy czego? Władzy! W środowisku, w którym żyjemy. Co robimy? Modlimy się. W stawienicy dostałem informację. Sędzia jest na mnie przychylny. A Słowo Boże co mówi? Wszelka władza jest wam ku dobremu. Wszelka władza jest mi ku czemu? Ku dobremu! Oto duchowa rzeczywistość. No to skoro ta pani nie jest mi ku dobremu, tak? To ta pani bezprawnie zajmuje to stanowisko. To jest implikacja. To jest logiczne. Co robimy? Usuwamy panią, bo sobie nie życzymy. Pani zaszła w ciąży. Miła rzecz. Coś nie pykło z mężem w zabezpieczeniach, zaszła w ciąży. Może nie chciała. Może chciała robić karierę. Całkiem sympatyczna prawniczka. Cholera jasna. Zmienili skład. Przyszedł inny sędzia, który był nam przychylny. Według Słowa Bożego. I wykonał Boży plan. Zrozumcie to. Chcę, żebyście rozumieli, dlaczego tak ważną rzeczą jest to, że musicie rządzić. Rządzenie to nie jest alternatywa. To jest wasza powinność. To jest... Wy nie macie wyjścia. O, ludzie, rozumiecie? Nie macie wyjścia. Musicie rządzić. Od momentu wybrania Jezusa jako swojego Pana stałeś się Panem w Jego imieniu. To się nazywa panowanie. W Psalmie 115, w wersecie 16 jest napisane, że ziemia i to, co ją napełnia, należy do Boga, który jest Twoim Ojcem. A więc, jeżeli On jest Twoim Ojcem, tak? I
powiedział: wszystko moje jest Twoim, tak? To ta ziemia należy do Ciebie. I Ty masz tą ziemią zarządzać. Ziemia i to, co ją napełnia, jest dane Tobie w zarząd. Tobie w zarząd. Tobie. Tobie jest dana pogoda w zarząd. Tobie są dane różnego rodzaju uwarunkowania w zarząd. Tobie. Tobie. Rozumiesz? Tobie są dane w zarząd. Tobie. Weźcie sobie kiedyś, obejrzyjcie taki film pod tytułem Przebudzone regiony albo Przebudzone miasta. Znajdźcie sobie to w internecie, to stare w ogóle filmy. Jak ludzie uwierzyli w Boże namaszczenie i w zarząd, to stawali nad swoimi w ogóle działkami rolnymi w Chinach i ogłaszali, że będą te działki rodziły takie warzywa i owoce jak nigdzie. I wiecie co? Ludzie, tam są pokazane filmy i zdjęcia. Takie martwie im rosną. Takie buraki, takie kartofle. Wszędzie była bieda, a na chrześcijańskich działeczkach Chińczyków, rozumiesz, rosły martwie po parę kilo. I brat w Chrystusie skośnogi wyjmował tę marchew, rozumiesz, o co chodzi? I miał tej marchwi po kokardkę. A proszę Ciebie, obok, na pogańskie działce gówno rosło. Rozumiecie, dlaczego jest napisane i uczynię różnicę między tym, który mój i między tym, który nie mój. Różnicę. Ktoś powie, to niesprawiedliwe. No pewnie. A kto Ci powiedział, że Bóg poza Chrystusem jest sprawiedliwy? No kto Ci to powiedział? Jak Ci to powiedział ktoś? Rozumiesz? Że Bóg to za Chrystusem jest sprawiedliwy, to On Cię oszuka. Bóg poza Chrystusem to jest niebezpieczna postać. Bardzo niesprawiedliwa. Bardzo. Wcale nie zatrzymał Hitlera. Tak? I Stalina też nie zatrzymał. To niesprawiedliwe. Ale On poza Chrystusem nie funkcjonuje w żadnej sprawiedliwości. To jest bzdura. Ale w Chrystusie, korzystając z tego, co możesz robić, tak? Masz do dyspozycji całą Jego moc. Nie osiągniesz sukcesu bez sprawowania władzy. Nie ma szans. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, mówi tak, wersety 12 do 13. Dlatego opadły ręce i omdlały kolana, znowu prostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie spoczyło, ale raczej uzdrowione zostało. To przez władanie, a nie przez błaganie prostujesz drogi swojego życia. Przez władanie, a nie przez błaganie. Przez władanie, a nie przez błaganie. Rozumiesz? Zmień mentalność. Wyjdź z miejsca, w którym błagasz, aby coś się zmieniło w Twoim życiu. Bo to jest poniżające dla Ciebie i dla Boga. Bóg mówi, kolana wyprostuj. Wstań. Wstań. Religia będzie Ci mówiła, klęcz, wezmaj, klęcz i błagaj, może się z Tobą zmiłuje. A Bóg mówi, wstań, ja nie mam upodobania w tym, że Ty klęczysz. Wiecie, że ja klęczę przed Bogiem? To dla mnie jest, a nie dla Boga. Wiecie o tym? Bóg to tak potrzebuje mojego klęczenia, rozumiesz, jak świnia gorsetu. Tak Bóg zależy na moim klęczeniu. Jeszcze go Bóg chce? Żebym ja pełnił Jego wolę, a nie żebym błagał Go o litość. Bóg tego chce. Bóg mówi, wstań, Artur. On cały czas w ogóle do Ciebie mówi, wstań. Rusz do przodu. Zarządź.
Załóż ten system. Przestań tu kwitnąć ciągle. Co tu robisz? Druga księga Samuela 23:5 podaje nam świetny tekst. Druga księga Samuela. Wejścia 3:5. Mówi tak. Czy nie jest tak, zdaniem moim, u Boga, wszak przymierze wieczne zawarł ze mną Bóg, pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i to jest życzenie moim? I co to jest życzenie? Życzenie to jest stan świadomości, który określa przyszłe zdarzenia tak dobre, jak są dziś, lub lepsze od obecnych. To jest życzenie. To jest stan świadomości, który określa przyszłe zdarzenia tak dobre, jak są dziś, jeśli są dobre, albo lepsze od dzisiejszych. To jest życzenie. To jest sobie życzę. Życzę sobie. Czego ja sobie życzę? No tylko debil życzy sobie gorszych rzeczy. Okej? To trzeba być w ogóle wariatem. Życzymy sobie lepszych rzeczy. Ów stan świadomości przeniknięty jest pewnością, że posiada się wystarczający wpływ na bieg przyszłych zdarzeń. To znaczy ktoś, kto sobie czegoś życzy, to jest pewny tego, tak, że jest w stanie tą rzecz osiągnąć. Jeszcze nie wie jak, ale wie, że chce. Rozumiesz? Wie. Zrobię to, zrobię tamto, bo to jest życzenie. Życzenie od iluzyjnego takiego wyobrażenia różni się tym, że iluzyjne wyobrażenie, takie fantazjowanie, ono nie posiada w sobie żadnej mocy twórczej. Leżysz, fantazjujesz sobie, wiesz o co chodzi, że jesteś królikiem z uszami. I rozumiesz, to nic nie znaczy. Ale życzenie posiada w sobie potencjał pewności. I Słowo Boże mówi, że w przymierzu w Chrystusie jest zawarte spełnienie naszych życzeń. Naszych życzeń. Życzenie to zwerbalizowana wiara uruchamiana za pomocą zarządu, czyli ja życzę sobie czegoś, a następnie zarządzam i wprowadzam to w życie. Władanie jest częścią przymierza z Bogiem. Władanie jest częścią przymierza z Bogiem. Przymierze z Bogiem nie polega na tym, że ja czekam, aż coś zrobi Bóg. Przymierze z Bogiem polega na tym, że ja wiem, tak? W którym miejscu jestem i jak sobie z tego miejsca mogę zarządzić. Rozumiesz? W ogóle wielu ludzi absolutnie nie zdaje sobie sprawy, że mogą zarządzić. Chodzą, kurczę, to są królewięta, nie wiedzące, że w ogóle mogą. Mogę? No pewnie, że możesz. Czemu w ogóle mnie pytasz o to, Bóg mówi? O co ci chodzi? Panie, mogę być bogaty? Czy mógłbym, Panie, bo nie wiem. Panie, mogę być zdrowy? Szczęśliwy mogę być? Panie, mogę mieć męża, żonę? W ogóle mogę? Panie, mogę rozwinąć moją służbę? Panie, mogę? Przepraszam, Panie. Czy to jest kretyństwo? Ja sobie życzę czegoś. W ogóle życzysz sobie czegoś? Jak sobie czegoś życzysz, to jest zdrowe. Normalna, zdrowa dusza, ja sobie tego życzę. Życzę sobie tego. Rozumiecie? Życzę sobie. Cztery lata temu siedzieliśmy ze 6 osób na Zaskiej Kępie i życzyliśmy sobie w ogóle tego, żeby powstał kościół tutaj duży, żeby powstał zespół, zresztą w zespole nawet nie myśleliśmy jeszcze wtedy. No tyle życzyliśmy sobie. Życzenie. Już nie
będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieczne. Ludzie, panować będą na wieki wieczne. Panować będą. Wiecie, że w ogóle panowanie jest natury wiecznej. To, co my tutaj zaczynamy robić, to na wieczność. Jeżeli my będziemy panować w niebie. W ogóle się zastanawialiście, co będziecie robić w niebie, w przyszłości, znaczy w wieczności, na nowej ziemi, pod nowym niebem. Tam będzie cały czas panowanie. Ja nie wiem, jak chrześcijanie tam będą panować. To jest dla mnie zastanawiające. Jak tutaj na ziemi oni się w tym nie trenują. To jest dla mnie zadziwiające. Przecież oni mają panować. Wiecie, nie wiem, czy wy pamiętacie, jak Mojżesz wyprowadza ludzi z Egiptu. Wyprowadza ich z Egiptu, dochodzą do Morza Martwego, tak? Jest panika. Panika jest. Już dochodzą informacje, że Egipcjanie wyruszyli, wytną ich do nogi. Oni stoją nad morzem. Morza przejść nie można. Kiszka. Zaczyna być szemranie. Mogliśmy zostać. Może się wrócimy. Może się poddamy. I słuchajcie, co robi Mojżesz. Mojżesz mówi, nie przejmujcie się. Zobaczcie, Mojżesz. Pan będzie was bronił. Po czym odchodzi i się modli. Panie, broń twój naród. Tak? I się modli. I tam jest bardzo mocny tekst. Zaczyna mówić Jahwe. Dlaczego się to nie mówi? Ty! Szok! Milion ludzi stoi na brzegu morza, którzy są pod autorytetem Mojżesza, pod który to autorytet wprowadził tych ludzi Bóg i kazał mu ich wyprowadzić. Rozumiesz? Więc Mojżesz modli się, a ten Bóg mówi do niego tak. Po co się do mnie modlić? Jak to Panie po co? Stoimy nad morzem i mamy przesrane. Dlatego się modlę. Z tego właśnie powodu. Chciałbym, żebyś nas uratował. A Bóg mówi, ale ja się tym nie zajmuję, Mojżesz. Co masz w ręku? Kij, Panie. Idź nad morze. Wyciągnij kij. Wiecie, czego symbolem jest taki kij długi w Biblii? Władzy. To władza. Laska władzy. Laska władzy. Mówi, wyciągnij ten kij i każ rozstąpić się morzu. No człowieku, dla Mojżesza to jest trochę za dużo. Ale że facet jest po paru przejściach, po zobaczeniu 10 plag, rozumiesz? Facet już widział, jak żaby spadają z nieba. Rozumiesz? Jak w dzień jest noc i różne tam inne sprawy, tak? Jak wsadził ten kij wcześniej, proszę ciebie, w Nil i Nil się zrobił krwawy, wszystkie ryby zdechły, to on mówi, dobrze, idę dalej, otworzę morze. W ogóle do czego go zachęca Bóg? Mówi, dlaczego się do mnie modlisz? Wprowadź władzę! Bóg mówi do każdego z was dziś. Dlaczego się do mnie modlisz? Co ty chcesz ode mnie? Chcesz, żebym ci pozałatwiał sprawy życiowe? Czego chcesz? Panie, ty to. To ty zrób. To wprowadź. Zarządź. Stwórz. Ściągnij z nieba. Wszystko moje jest twoim! Panie, kiedy naprawisz moje małżeństwo? Nigdy! Nigdy! Bóg nie naprawia małżeństw! Bóg nie uzdrawia chorych! Bóg nie wypędza demonów! Bóg dał ci władzę! Posadził ciebie w Chrystusie Jezusie, w okręgach niebieskich, ponad wszelką nadziemską władzą, ciężkością, mocą i panowaniem. On dał ci kij władzy i mówi, dlaczego się do mnie modlisz? Otwórz morze, otwórz morze, otwórz morze. Rozumiesz? Panie, co mam zrobić? Otwórz morze. Panie, mam problem z tym, mam problem z tym. To załatw te sprawy. Ustanów! Stwórz!
Czego się szczypiesz? Ja nie znam bardziej szczypiących się ludzi na świecie niż chrześcijanie. Nie znam. Cały czas. Pokiem, pokiem, pokiem. Nie mów. Zbawiłem cię, umarłem za ciebie, wstałem z martwych dla ciebie, posadziłem cię w rękach niebieskich, ale tak naprawdę nic nie możesz. W ogóle zamknij się. Taka jest mentalność chrześcijan. Tak myślą. Umarł za nas. Zmartwychwstał dla nas. Tak? Posadził nas w okręgach niebieskich. Tak? Jesteśmy więksi niż aniołowie. Aniołów nam dał do usługi. Aniołów, aniołów. Daniel zobaczył anioła, to go sparaliżowało. Patrz, anioła. Stał aniołek. Człowieku. Same nogi miały parę pięter. Rozumiesz? Takich dał nam ochroniarzy. Tak? A chrześcijanie uciekają przed bezcennymi psami. Trochę coś się dzieje. Opresja, opresja, opresja. Taką opresję. Tu mnie boli, tu mnie boli, tu mnie. Tak się zachowują chrześcijanie. Tu mi nie idzie, tam mi nie idzie, tam mi nie idzie. Co mam zrobić? Weź laski władzy. Otwórz morze. Co mam zrobić, panie? Bo mam w głowie tak, mam w głowie tak. Ludzie, my posiadamy władzę. My jesteśmy powołani do władania. To chrześcijaństwo nie polega na tym, że Bóg za nas życie robi. On dał nam życie i poszedł. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? On dał nam życie i poszedł. Kurczę, co ty w ogóle chcesz? Jakie jest życzenie twoje? Jakie masz życzenia? A tylko to jest od Pana? A może to nie jest od Pana? Są dylematy chrześcijan. Od Pana to nie jest od Pana. A może ten mąż, co o nim tak myśli, to nie jest od Pana. A skąd jest w ogóle mąż, jak myślisz? Nie masz męża, chcesz mieć męża. Masz życzenie imienia męża, ale mówi, czy to jest na pewno od Pana? Nie, diabeł chce, żebyś miała, miała męża i była szczęśliwa. Marzy o tych porodach, diabeł. Żeby ona była szczęśliwa, jak ona ma męża, dzieci. On specjalne demony wysyła proszę ciebie, żeby ci ułatwiły życie. Prawda. Dobrze, że my nie mamy tych dylematów, dobrze, że to jest Kościół pełny Ewangelii, to nie mamy dylematów, czy zdrowi mamy być, czy nie, chociaż też ja nie wiem. Czasem patrzę na ludzi, bo ja nie wiem, czy oni dylematy. Tak już tak się też nauczyli mówić, że tak niby tak mówią w tej wierze, ale takie mają w ogóle jakieś zakręty w tym wszystkim. Ludzie, Bóg tak nas pokochał, że nam dał władzę. Powiedz, co można dać ci więcej, ale jak nie władzę. Zobacz. Przyjmujesz się do firmy. Idziesz do głównego właściciela. Tak? On robi ciebie dyrektorem tej firmy. Tak? I co ty będziesz teraz robił? Będziesz dochodził do tego właściciela codziennie. Tak? I mówił do niego, przepraszam bardzo, pan by załatwił tą sprawę. Tak? Bo tam Heniek nasrał na rogu, ja nie wiem, co robię. Tak się zachowują chrześcijanie. Cały czas do właściciela firmy chodzą i mówią, a to tam jest zrobione, a tam pobrudzone, a tam to diabeł przyszedł, a tam to się stało. Taka jest mentalność wielu ludzi. Mas ludzi. Ja chcę was doprowadzić dzisiaj do jednego miejsca. Proszę bardzo, Gabrielo. To jest konkretna dziewczyna. Zjebaj! Chodzi o to, że człowiek musi władać, a nie błagać. Proszę was, żebyście zweryfikowali wasze poglądy na temat Boga. Zweryfikujcie. Przestańcie tkwić na zgiętych kolanach ciągle. Zacznijcie władać, ustanawiać. Nie wycofujcie się z wiary. Zróbcie listy waszych życzeń. Stwórz listę życzeń, powiedz, Panie, oto są rzeczy, które mam w przymierzu. Ja sobie tych rzeczy życzę. Ja teraz je ustanawiam. Moje życie będzie takie, 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 takie. Zrobię to, 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 to. W głowie będę miał tak, tak, tak i tak.
Nie boję się wejść w najczarniejsze miejsca mojego życia i ustanowić tam to, co się nazywa światłem. Zrobię wszystko, co będę chciał. Wszystko. Ponieważ do Ciebie należę. Nie jestem egocentrykiem. Nie żyję dla siebie. Oddałem Ci swoje życie. Ludzie, oddaliście życie Bogu. Bogu. Do Boga należycie. A w nic zarządzajcie. Proszę Was. Panie, proszę. Ojcze, ja modlę się. Ja chcę, żeby Twoje słowo przenikało dzisiaj ludzi. Ojcze, ja modlę się, aby ta świadomość władania przeniknęła ludzi. Ojcze, ja modlę się teraz i dziękuję Tobie, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ja ustanawiam w tej chwili w imieniu Jezusa, że ludzie będą władać, bo oni są powołani do władania. Ty posadziłeś nas w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem. Ty dałeś nam władzę. Władzę nad naszymi duszami i ciałami. Władzę nad diabłem i demonami, które przychodzą do naszego życia. Władzę nad środowiskiem, w którym żyjemy. Mamy autorytet. Potężny Święty Duchu. Ja teraz modlę się i ja w imieniu Jezusa otwieram umysły ludzi. Ja otwieram umysły ludzi. Ja w imieniu Jezusa nie niweluje te demoniczne siły mówiące do ludzi, że muszą całe życie błagać Boga, że muszą całe życie biec i mówić: Panie, pomóż. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech kolana zgięte prostują się, niech ludzie powstają, niech wyciągają swoje laski władzy, tak jak Mojżesz nad morzem, Ojcze, i niech rozcielają morze, niech rozcielają morze, niech idą po swój sukces, Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie za to. Niech Twoi aniołowie teraz przychodzą do ich życia, wspomagają ich i kształtują ich, Ojcze, niech pokazują im, w jaki sposób mają działać. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.